Witajcie, bracia i siostry. Nagrywam takie małe słowo wstępne, przedsłowie albo prolog, inaczej mówiąc, do tego, co nagrałem parę dni temu. I chciałem kilka słów wyjaśnienia od razu na początku. A więc tak, to co później usłyszycie, to od razu nadmieniam, że zmieniam formułę, pewne słowa będą nieaktualne, ponieważ na spokojnie to chcę poukładać, żeby nie było rozbite na jakieś tam coś, ktoś czegoś nie odnajdzie, więc tutaj też wstawię już tamten 8-minutowy wyrywek, czy tam 6, czy 8, wstawię z tego świadectwa, czy jakby to powiedzieć, antyświadectwa brata Barkoczego. Natomiast to raz, że wstawię, żeby był ten content, tam 6 minut wytrzymacie. Kto nie słuchał, czy tam ktoś trafi z innych, szkoda czasu. No słuchajcie, ja nie będę wam selekcjonował, kogo macie w życiu słuchać, ale myślę, że chyba na tego brata szkoda czasu. Przecież to jest antyświadectwo, tak nie można, nie? Powinien nieźle się wytłumaczyć i przeprosić wszystkich publicznie i kajać się i w ogóle przemyśleć sobie poważnie. Natomiast do czego zmierzam? I żeby jeszcze jakby komuś przyszło do głowy, że jakiś zamach na świętego, namaszczonego i takie inne rzeczy, no bzdura. No słuchajcie, miejmy jakiś trzeźwy umysł, jestem bratem wierzącym, dołożyliśmy modlitwę, modlimy się, modlę i chciałbym go widzieć też pośród tłumu chwalców Pana i zwycięzców. Jest czas, jesteśmy w pielgrzymce, więc jak najbardziej mam taką postawę, taką motywację serca, więc ponieważ wszystko jest publiczne, odbywa się to na platformie publicznej, ponieważ publicznie Piotr pewne rzeczy zrobił, Paweł przyszedł, zganił jego wobec wszystkich, ponieważ zgrzeszył wobec wszystkich. Tutaj to wszystko jest publiczne, nie tylko mówił w danym zborze ten człowiek Barkoczy, ale też poszło to w eter, nie? Więc no, troszeczkę pobudka, naprawdę chyba nieźle świat chrześcijański śpi, że to wszystko idzie i nie ma reakcji. Ale to jest zaledwie, to jest nic, to jest zaledwie jakiś mało znany Barkoczy, mało, średnio, no, mocno, nie znam. Natomiast co się dzieje z innymi w takim razie, to się zajmę jak Bóg da, za niedługo jak Bóg da. Także innymi kaznodziejami, trochę z zachodu, no od razu mówię, to dla was, dla ludzi, dla braci, dla sióstr, bo ja to tam wiem, mam rozeznanie, natomiast będę chciał przedłożyć pewne rzeczy, ale o pewnych nazwiskach, natomiast, a z Polski może też gdzieś kiedyś, kto wie, jak Bóg da, a może to też taka funkcja, może mój dar w rozeznawaniu, że może w tym będę musiał usługiwać, jak Pan da, nigdy nie mów nigdy. No nic fajnego i jak Pan da zaopatrzenie, to aby wskazywać na pewne rzeczy i niekoniecznie już, że to jest kwestia jakiegoś paprania się duchowego. Nie, nie, nie. Moje zachowanie w Panu to nie jest zależne od tego, czy powiem kilka krytycznych słów o kimś, czy nie. Jest na to też miejsce i czas. I wierzcie mi, że nie zajmuje mi to 98% życia. Na odwrót, bardzo mało promile. Ale dobra, jakie jeszcze słowo? Zmiana polega na tym też, żebyście wiedzieli, już się tłumaczę, że po odsłuchaniu jednak pada dwa razy albo trzy tam nazwisko Barkoczy. Miało to nie być, miałem tylko takie inaczej to zrobić. Natomiast po konsultacji też z kimś, z wierzącymi, jednak padły słowa, że bez sensu jest nie wspominać, że ta krytyka gdzieś ukryta nie będzie krytyką, trzeba no, po prostu nagłośnić nazwisko, więc jakby w tytule być może też to tam gdzieś zaznaczę, cokolwiek zrobię. Nie jest to, żeby pobić i żeby kamieniami ukamienować brata, natomiast ewidentnie pewni ludzie nie powinni go zapraszać, starsi do zborów, i nie powinien usługiwać. Poziom usługi jest dość przeciętny, nachapał się różnych fałszywych nauk. I teraz tylko będę chciał jakby parę słów takich, które mi wpadły do głowy, no nie do głowy, tylko z wersety. Chciałbym to też przedścielić jeszcze zanim to wszystko pójdzie.
Skompiluję, to jest tylko takie przedsłowie. Tam to, co nagrałem, to nagrałem. Aha, jeszcze jeden będę miał komentarz, ale pozwólcie, że słowem troszeczkę, bo tak czasami gdzieś się porozważam, tak naprawdę rozważam, wierzcie mi, po kilka razy, kilkanaście, puszczać, nie puszczać, kasować, zająć się sobą. Ja mam swoje życie, to nie są fajne rzeczy. Ja mam swoje życie, potem narażam się, to jest wiadomo, jakaś ocena, jakiś krytyka niezdrowa, bo jest mało dojrzałych ludzi, żeby to ogarnąć, dojrzałych, starszych, każdy, kto stoi twardo na Panu i ma słowo i poznanie Pana osobiste, wie, również będzie miał ciężar i troskę o owce, więc z takimi nie mam problemu, natomiast gorzej jest z ludźmi systemowymi i też niedojrzałymi braćmi, siostrami, którzy no po prostu hołubią według preferencji jednych nad drugich. Tutaj nie mam jakiegoś celu obniżania, zaniżania, ale na litość, jak nie będziemy rozeznawać, kogo słuchamy i dyrdymały, budźmy się. To jest zachęta, jedna wielka moja zachęta, ten kanał, to jest zachęta do rośnięcia, do świadomości duchowej, wzrastania w duchu, żeby nie być cielesnymi, tak? Żeby nie być karłami, które nie są karmione. Mam nadzieję, że ociupinkę pokarmu tu jest. Dobra, pozwólcie, że przeczytam szybciutko wersety, które dla mnie są cenne i ostrzegawcze. Z przypowieści, słynne przypowieściowe te nasze wersety. Człowiek mądrego serca przyjmuje ich, i wierzcie mi, że to nie jest złośliwe, tylko jakby wpisują się te pewne wersety godne. Ten, kto miłuje słowa, bierze poważnie słowo. To nie jest do szabelka czy do szastania. Jestem daleki, bardzo daleki od takiej motywacji. Natomiast słowo jest słowo ku napomnieniu, ku pouczeniu, ma nas coś z nami robić. Dla mnie jest to okropne przestroga. Przypowieści 10:8. Człowiek mądrego serca przyjmuje przekazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. 13:16. Roztropny robi wszystko, lecz głupiec popisuje się głupotą. Przepraszam, zamyśliłem się. Roztropny robi wszystko rozważnie. Widzicie, ja potrafię coś czytać gdzieś normalnie, już się zamyśliłem. Jeszcze raz, czy ja przeczytałem dokładnie. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. Dobra. 14:16. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Zauważcie, zostawiam wam to, nie wiem, tylko czytam. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie. Wiecie, rozszerzamy tu, że niekoniecznie tylko ojca, tak? Powinniśmy jedni drugich napominać i naprawdę z wdzięcznością patrzeć, korygować, uświęcać się. Przypowieści 18:2. Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu. Tak jakby chyba się troszeczkę coś komuś wysypało, jakby to powiedzieć, ale dobra. Przepraszam, nie chcę być złośliwy, ale no naprawdę właśnie ta wstrzemięźliwości czasami brakuje komuś, żeby, a to Bóg daje, ta takie cudowne, jak ja chcę z Boga to wszystko mieć naprawdę. Jak pies wraca 25:11:6 do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa, jakby coś tak zbliżone, nie? Czyli jest pewien grzech i nie ma ohydy do tego grzechu, tylko jest jeszcze powtarzanie jego bez nieopatrznie. Kaznodziei 2:14. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. Kolejny przypowieści w ogóle 1:22, że cofnę. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania, czyli rozumu. Gdyż przypowieść 1:32, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a nie frasobliwość głupców ich gubi. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.
Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca prowadzi do zguby. Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku. Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupstwo. Spełnione życzenie jest miłe dla duszy, lecz unikanie złego jest ohydą dla głupców. Mowa głupca jest rózgą na jego własny grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi. Trzymaj się z dala od głupca, gdyż nie napotkasz u niego rozumnej mowy. Mądrość roztropnego to poznanie właściwej drogi, lecz głupota głupców zawodzi. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę już się znęcał, bo to, wiecie, jakby to jest takie pouczenie i jakby przy tej okazji ja nie chcę tutaj, że żeby to wybrzmiało tak, że nazywam brata Barkoczego głupca. Ja sam jestem głupcem częstokroć. Ja sam również popełniam wielokrotnie te same błędy. One są dla mnie pouczeniem. Natomiast no są pewne rzeczy, że już w pewnym wieku, biorąc pod uwagę czas, powinniśmy być nauczycielami w wierze. Są pewne rzeczy karygodne, które nie przystoją nawet w pierwszym roku bycia wierzącemu, które są tylko przynależne do niewierzących. Więc takie lekcje to się szybko odrabia. A gdzie co dopiero po tylu latach, więc jakby niech te mądre słowa z przypowieści będą jednak mocne i ostre, ostrzeżeniem i dla mnie, i dla innych, tak? Dobra, kompiluję to teraz, puszczam te parę minut. Aha, jeszcze jeden komentarz mój. Tam później, jak wybrzmi, chcę, żebyście zwrócili uwagę też na takie coś, bo to potem mi umknęło. Ale jeszcze jak będzie taki moment, gdzie on otworzył jedną stronę z tej grubaśnej księgi, tego skryptu, jaki to po prostu, no nie wiem, nie chcę tu nadrzucać, myślę, że dałem dość czasu słuchaczom, braciom, siostrom, to każdy ma swoje rozeznanie, natomiast no, kiedy pada takie coś, że jedną kartkę otworzył, robi brrr, on tego czytać nie będzie, nie? Więc wiecie co, Wersety wybrzmiały jasno. Bracia i siostry, nie miejmy takiego podejścia jak brat Barkoczy na egzaminie. Bądźmy poważni w czytaniu. Mam nadzieję, że Słowo Boże nas zachęca. Tęsknimy do Słowa Bożego. A nikt nam nie każe wielotomowe rzeczy czytać. Nikt nam nie każe iść do szkoły biblijnej. Nie ma takiego przymusu. Każdy sobie się sam zmusza do studiów medycznych, do studiów prawniczych, do studiów teologicznych. Każdy robi w życiu, co uważa. Natomiast myślę, że dojrzały brat, siostra, który gdzieś poważnie idzie i ma odrobinę oleju, że tak to tak, a nie to nie, jest w tym wierny, tak? W tych małych rzeczach, nie? Czyli wiesz, po co idziesz, nie? Wiesz, po co idziesz. I nikt nikomu nie każe tak iść na tę teologię, nie? No, ale jak już jesteś i jeśli taka jest postawa, że albo nie ma zaopatrzenia według mnie tutaj od Ducha Świętego i prowadzenia, tylko ludzie sami swoją wolę pełnią, a potem tak mają, że są nominalni chrześcijanie, którzy żyją jak niewierzący i zachowują się jak niewierzący. Ich świadectwo jest świadectwem niesprawiedliwych ludzi, nie? I potem mamy takie coś jak brr, nie? Brr, brr. I te onomatopeje właśnie jeszcze powtarza brat Karzełek, nie? Brr. No, nie? To słuchajcie, naprawdę, to jest dla mnie odpowiedzialność coś tłumaczyć. Nie przejdzie przez moje usta małe drobiazgi, to czasami mówię, że coś tam nie zgodzę się tam z jakimiś drobiazgami, nie dość. Ale takie coś, stoi obok drugi brat i on mu nigdy uwagi nie zwrócił, koledzy, nie? Więc wiecie, naprawdę, może właśnie taki Robert jest potrzebny z boku, który z daleka gdzieś coś skrytykuje, chociażby dla małej grupki, może to jeszcze przetrwa, kto wie, kiedy pan przyjdzie, może sobie ktoś gdzieś kiedyś zajrzy, zatytułuje to
Będzie w tytule też imię, nazwisko Aleksandra Barkoczego. Jestem w stanie powiedzieć naprawdę w twarz, że może w małym zborze niech będzie korygowany przez swoich braci, ale to nie przystoi jeździć po zborach i rozprzestrzeniać takie rzeczy, bo to jest duża szkodliwość, nie, społeczna, więc w społecznościach chrześcijańskich, więc naprawdę nie mnie kogoś, wiecie, wiązać tam, robić co tam, fundacje, nie fundacje, gdzie pojedzie, kto kogo zaprosi, ale ja mam swoje zdanie i ja mogę i z prezydentem pogadać, i z jakimś bratem, z jakimś tam zakazalnicy, że dla kogoś jest kimś, a dla mnie jest bratem po prostu, który tam mógłby jeszcze troszeczkę pouczyć się, poczytać słowo. No i tak samo zachęcałbym go, żeby więcej słowa cytował, czy miał potwieraną tą Biblię, bo czasami to otwiera po 30-40 minutach Biblię, nie? Więc jakby jak zwykle to jest ten standard kaznodziei, którzy przez całe kazanie na potrzeby swojej linii tylko podeprą się trzema wersetami, nie? Więc to nie jest wykładowca słowa, to jest jasne, to nie jest wykładowca słowa, to jest opowiadający opowieści brat, i to wszystko, nie? Opowiada opowieści, niedobrze wykłada słowo i szerzy jeszcze przynajmniej dwie fałszywe nauki o przekleństwie pokoleniowym oraz o uzdrawianiu jakimiś endorfinami i czymś tam. Dobrze, więc puszczam... Aha, i tylko to chciałem powiedzieć o tym br, tak? Czyli z taką podejściem do wiedzy, że nie masz ochoty czytać tego skryptu, nie wiem po co tam szedłeś, to trochę to jest słabe, nie? I jeszcze gdyby to ukrył, nie mówił, wiecie, ale to jest co najmniej takie żałosne właśnie w tym takim... Jest napisane, że błazeńska mowa nie przystoi, nie? Ale raczej dziękczynienie, nie? Dziękczynienie jest przeciwstawione błazeńskiej mowie. Błazeńska mowa, nasze dziękczynienie, nasze życie, ach, nawet nie chcę teraz mówić, oparte na zbawieniu, wyratowaniu, od czego? Od grzesznej natury, od tej głupoty właśnie, od tego zaciemnienia. Gdzie jest ta pokora, bojaźń, że my jesteśmy głupcami, żeby zastanowić się 50 razy. Dobra, kończę, bo to jak długi trochę prolog, jak na 17 minut, wybaczcie, no ale może trzeba było parę usprawiedliwienia, czyli znowu razem, reasumując, będzie godzinka. Do usłyszenia, już się żegnam, odsłuchajcie, kto nie chce, to nie chce, przeskoczy tam te 6 minut tego właśnie, kto tam już słuchał, a komentarz mój, który nagrałem parę dni temu, jak to wtedy wstawiłem, to będzie po tej wstawce, ale muszę tak zrobić, bo no ktoś mógł nie odsłuchać, więc żeby być wiernym w tym całym kawałku nagraniu, żeby to już było, żeby ktoś sobie nie latał w playliście, nie musiał szukać, a gdzie to tam było, prawda? Więc jakby ułatwiam wszystkim tam, żeby to tutaj było, żeby też było odświeżenie, co i z jakiej paki, tam jeszcze dużo było tam w tym nauczaniu różnych dziwnych treści, gdzie to się kupy wszystko nie trzyma, no ale tak to jest, nie, że tak po prostu kogo obchodzi tam, było miło, ktoś posłuchał i dobra, jak to powiedział Charles Spurgeon, prawdopodobnie on to powiedział, że jaka kazalnica, taka słuchalnica, czyli audiencja, nie. Kogo słuchacie, to tak macie. Dobra, do usłyszenia, z Bogiem. Moab stał się Bożym nieprzyjacielem. Nie to możne, że niekto sa nazywa chrześcijanom. Jest to możliwe, że ktoś nazywa się chrześcijaninem. Nie to możne, że niekto mówi, że pozna Pana. Czy jest to możliwe, że ktoś mówiąc, że poznał Pana... A jego dzieci są antychryści. A jego dzieci są antychrystami? A jego potomstwo jest antychrystowskie. Jego potomstwo jest przeciwne Chrystusowi? Je to możliwe. To jest możliwe. Wiecie, wtedy... To dzieje się wtedy... Kiedy my nie idziemy podle Bożych planów. Kiedy my nie postępujemy zgodnie z Bożymi Ani planami. Nas nie zaujmują. One nas nie interesują. My o wszystko wiemy. My wiemy o wszystkim. Myśmy żyli z Abrahamem. Żyli z Abrahamem. Widzieliśmy jego wiarę. Widzieliśmy jego wiarę. Widzieliśmy jego skutki. Widzieliśmy jego uczynki. Ale my jesteśmy mądrzejsi. Ale my jesteśmy mądrzejsi. On był velmi taki... mało używał, więcej używał swoją wiarę jako swój rozum. No on był taki, no wiecie, bardziej używał swojej wiary niż rozumu.
Musimy mieć aj rozum. Tak, musimy też mieć rozum. Ale musimy mieć wiarę. Ale musimy też mieć wiarę. A si pożegnany. Jeżeli jesteś błogosławiony. A jest większa twoja wiara, jako twoja. Jesteś wtedy błogosławiony, kiedy jest większa twoja wiara niż twój rozum. Wiesz si to przedstawić? Możesz sobie to wyobrazić? Ja wam powiem jeden przykład, ale prosím studentów, nie nasledujcie ma. Jeden przykład wam powiem, ale studenci, proszę, nie naśladujcie mnie. Wiecie, studiował som w Budapeszcie. Studiowałem w Budapeszcie. Na teologii. Teologię. A maliśmy tam aj takich profesorów. Mieliśmy tam również takich profesorów. Którzy tak mądro pisali swoje książki. Którzy swoje książki pisali w tak mądry sposób. Że ani oni sami tomu nie rozumieli. Że oni, nawet oni sami tego nie rozumieli, co napisali. A było takie grube skryptum. To były takie grube skrypty. Jakie są otworzył pierwszą stronę. Kiedy otworzyłem pierwszą stronę. Przeczytałem ją. Strzasł som si głową. Otrząsło mnie. Urobił som brrr. Zrobił tak brrr. A zaczął som sa spamiętać, co si z tego pamiętam. I próbowałem sobie przypomnieć, co z tego zapamiętałem. Nic. Nic. Tak som si to prečítal ešte raz. Prečítajem to ešte raz? Nič. Nic. Prečítal som si tretí krát. Prečítałem to tretí raz? To nemá ani hlavu, ani petu. Tam nemá ani głowy, ani pęt. A taký hrubý skript. A taký hrubý skript. A tak som povedal, Panie, ja nebudem tratiť čas. Ja powiedziałem, Panie, nie będę tracił czasu. Ja muszę tu skúšku nejakú robiť. Muszę to wypracowanie jakoś napisać. Ale to ani sami Maďari tomu nerozumieją, co tam to napisali. Ale nawet sami Węgrzy nie rozumieją tego, co tam jest napisane. A ja jeszcze słowa, które som sa uczył, maďarský jazyk, ja mam tomu rozumieć. A je słowa, którego nauczył się węgierskiego języka, ja mam to rozumieć? Modlil som sa. Modliłem się. A išiel som na skúšky. I poszedłem na egzamin. Ty studenti, co tam stali przed dworami, wszyscy za tak to triasli. Wszyscy studenci, ci stojący przed drzwiami się częśli. Pytam się ich, co wy tu robicie? I pytam się ich, co wy tu robicie? No czekamy na skúšku. Czekamy na egzamin. A już niektórzy jesteście już przyprawieni? Ktoś z was już jest przygotowany? Że nie smiemy ani zaklopać, my tu tylko stoimy, nie mamy odwagi. Nawet nie mamy odwagi tam zapukać, tylko tu stoimy. A mówię, nie będziecie się gniewać, kiedy ja zapukam? A nie będziecie się gniewać, kiedy ja zapukam? O, no chodźcie! No, tylko idź. Tak są zaklopał. Zapukałem. A ten to mądry brat. Ten mądry brat. Mówi, brat Barkocy. Mój brat Barkocy. Koniecznie was mogę poznać. Nareszcie mogę cię poznać. Tak są wiele o was poczuł. Tyle o tobie słyszałem. Iście to dobrze si teraz porozprawamy. Z pewnością dobrze sobie teraz porozmawiamy. A ja som si myślał, Panie mój, zmiłuj się nade mną. Panie mój, zmiłuj się nade mną. A mówi, wyciągnijcie si otázku. Wyciągnij sobie pytanie, powiedział. Wyciągnął som si otázku. Wyciągnąłem pytanie. Prečítam. Przeczytałem. To była jako hiszpańska dziedzina. To było jak hiszpańska wieś. Proste jednoducho to ani som nie rozumiał, co zapytał. Nawet nie rozumiałem, o co jest zapytane. A mówi, wiecie co? Dam wam 5 minut. I on powiedział, wiesz co, dam ci 5 minut. Jeszcze mam si tu niejakie rzeczy do katalogu pozapisywać. Ja muszę sobie tu jeszcze pewne rzeczy pozapisywać. A chodź won. Idź na zewnątrz. Przypraw się wnętrznie. Wewnętrznie się przygotuj. A potem cię zawołam. A potem cię zawołam. Tak są wyszedł won. Wyszedłem na zewnątrz. A tam już aj dalsi ludzie stali. Kolejni ludzie już czekali w kolejce. A pytają sama. No, ako som pochodil? I pytałem się, no i jak ci poszło? No, że stačil som akurat len otázku vytiahnuť. Ja mówię, no, zdążyłem ledwo pytanie wyciągnąć. A hovorím, 25. 25. pytanie, numer. A tam jedna sestra hovorí, joj,
Ja som sa túto otázku najlepšie naučila. No, jedna siostra mówi, no ja właśnie na to pytanie najlepiej się nauczyłam. A hovorím, tak mi povedz, čo tam máš. To povedz, čo si tam naučuvaš. Ona mi to všetko povedala. Ona mi to povedala všetko. A on ma zavolal. Zavolal mne. Všetko som mu to vysypal. Všetko to vysypajem pred ním. A hovorí, výborne, brat Barkovci. Cudovne, bratie Barkovci. Máš to výborné. Najlepšie. No tak sa porozprávajme o tej misii. To ešte na temat misii porozmawiajme. A potom, keď som vyšiel von... I keď vyšiel na zevnúč? Tak tí študenti hovoria, no ako? No i studenti pýtajú, no jak? No veľmi dobre. No bardzo dobře. Viete, musíte mať väčšiu vieru ako vedomosti. Nie, musíte mať väčšiu vieru než viedze. Keby to v mojom živote tak nebolo, tak ja by som dnes tu nestal. Kdyby v mojom życiu tak nie było, dzisiaj bym tu nie stał. Ja sa nechválim svojou múdrosťou. Ja nechválim sa svojou múdrosťou. Ja sa chválim našim pánom. Chválim sa našim pánom. A s tým sa vám budem chváliť, ako ho veľmi milujem. I tým sa będę chválil, jak bardzo go kocham. A ako on mňa miluje. I jak bardzo on mnie kocha. A ako mu zaufám. I jak mu ufam. Haleluja. Haleluja. To byście si nie byli wymyśleli, jak to Bóg wyrieże. Nie wymyślilibyście tego, w jaki sposób Bóg to rozwiąże. Za to som powiedział, wy studenci, nie bierzcie si ode mnie. Dlatego powiedziałem, studenci, w tym przykładu ode mnie, ze mnie nie bierzcie. Uczcie się. Ale Bóg będzie z wami. Ale Pan Bóg będzie z wami. Ale kiedy jest taka złożona sytuacja, ale możecie dowierzać. Kiedy sytuacja jest tak skomplikowana, możecie ufać Panu. Witajcie, bracia i siostry. Nagrywam się tak na spokojnie. Zanim tam dojdą wszystkie te wpisy, ja już sobie się nagrywam, puszczę może gdzieś to tam później. Tak, no jest. Słuchajcie, sprzeciw ze świata duchowego jest, bo... No ruszamy ikonę, tak? Ja nawet nie byłem świadom, że wow, że takie coś funkcjonuje, że tacy ludzie są dookoła, jakieś byłem jakiś gdzieś, tak jak wy niektórzy reagujecie, że jakiś, ja mówię Dan Moller, a mi wpisy, o ja takim nie słyszałem, no od lat słyszałem, a wy nie, prawda, więc da się jednak, no że ja o Barkoczim usłyszałem dopiero z kanału Uczeń Jezusa, no i nawet jeszcze o dziwo, tyle miesięcy dawałem tam zaka, nie będąc świadomym co i jak, bo mnie te rzeczy nie interesowałem, bo byłem tak zajęty tłumaczeniami i życiem, że nie miałem kiedy klikać dopiero potem. Więc tak, dotykamy się bóstwa, dotykamy się idoli, bożków, bo nie widzę żadnych stronic w piśmie, żeby... Nie móc trzeźwo, to jest wręcz odwrotność, po prostu niemożność trzeźwego ocenienia, czyli powiedzmy, że bracia i siostry, mamy zgromadzenie braci i sióstr i są wyasygnowani bracia starsi, czyli którzy powinni mieć zdolność do pasienia trzody i zdolność do rozsądzania przez długie używanie pokarmu stałego, władze rozpoznawcze do rozpoznawania dobrego i złego, tak? Czyli no co od Pana, co nie jest z Pana, bo w tym sensie rozumiemy rozpoznawanie dobrego i złego, nie? Władze rozpoznawcze, co jest dobre. Bóg jest dobry, jeśli tylko Bóg, dlaczego nauczycielu dobry, dlaczego zwierz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry, nie? Czyli Pan Jezus odwoływał się do najwyższego autorytetu, on będąc na ziemi nie odbierał sobie tego, nie? Mówi, tylko Bóg jest dobry, nie? A on zatytułował go nauczycielu, nie powiedział Boże dobry, tylko powiedział nauczycielu dobry, nie? Czyli widzimy tutaj odesłanie do autorytetu Boga i Bóg jest tym dobrym, dlatego
jeśli mamy rozpoznawać jako nowonarodzone dzieci z Boga, co jest dobre, a co złe, to rozumiemy przez Nowy Testament, że dobre to jest pochodzące z Boga, dlatego że nie mówimy o dobrouczynkowości, o pobożnym życzeniu, czy o liberalnym, że ty, ten czy tamten chce dobrze. Mnie to nie interesuje, że ty chcesz dobrze. Ja się patrzę na Pana, tak jak teraz na grupce było, że spoglądamy na Niego, na sprawcę i dokończyciela wiary. Nie, mnie to nie interesuje. Ja będę słuchał brata, siostrę, ja będę słuchał, tylko że ja ciebie słuchając będę patrzył na Pana. To jest dokładnie to, co w ostatnim przetłumaczonym było Zaku. Czyli modląc się z kimś, rozmawiając z kimś, w tym się ćwiczę, żeby patrzeć na Pana. Rozumiecie? Czyli jeśli ktoś z siebie mówi, to bierze swoją chwałę. Albo zajmujemy się też różnymi rzeczami, niekoniecznie chwałę, tylko gitarę nam zawracają różne zbędne tematy, nie? I teraz jeśli ja z kimś rozmawiam, czy będę słuchał, to chcę się ćwiczyć w tym, że patrzę na Pana, który jest dobry. Muszę rozeznawać, co jest dobre, co złe, co jest z Pana, co nie jest z Pana. I teraz wracając do tego wątku głównego. Jeśli ci, którzy no naprawdę, nie wiem, nie chcę... Dobra, okej, nie będę negatywnie. Tak o. Przepraszam, ale myśli tak szybko się kołaczą w głowie, że po prostu cały czas ktoś odpisuje, sięga, słucha. Jestem zadziwiony, że ktoś ma siłę, nie wiem co tymi ludźmi kieruje, żeby słuchać te moje, niektórzy napisali wypociny, prawda, napisali, że ja wypacam się tutaj. Nie wypacam się. Jakkolwiek jest gorąco, jest sierpień. Natomiast niektórzy słuchają, czy do końca, czy nie do końca, ale nie ma tej miłości do prawdy. Nie ma tej miłości do prawdy, nie ma tego odłożenia siebie, nie? Dlatego stąd ten milion myśli i czasami to ręce opadują, nie? Ale co chcę powiedzieć? Jeśli naprawdę ktoś jeszcze słucha do tej sekundy, do tej minuty 4, 50, 9, 6, 5. Kochani, to co mówię. Jeszcze raz, odwołuję się do zwykłego, czystego common sense, pospolitego rozsądku. Są bracia odpowiedzialni za dane zgromadzenie w danej lokalności. Przychodzi herezja, przychodzi jakaś nauka. Czekajcie, ja rozumiem, że ktoś ma rok w Panu, dwa, są bracia, siostry, którzy dziękują, zdarzy się, oczywiście złe oko, złe serce powie, że to poplecznicy, prawda, można i tak. Natomiast jeśli komuś ja usługuję, czy ktoś jest wdzięczny, że coś widzi i ja mam nadzieję, że to jest... Bóg dalej posyła to światło, które ja też mam, ale ja nie mam żadnego interesu nic tworzyć. Jeśli coś mi świeci i mnie buduje, to chyba logicznym jest, że może to się przydać reszcie ciała, bo tak mamy sobie usługiwać. Tym darem każdy, który ma, tym zbudowaniem, tym, co mamy. Więc też jest na to miejsce. Ale jeśli są nowi wierzący, czy jacyś raczkujący, powiedzmy, w zborach, ja nie jestem tutaj dla was jakimś starszym, powiedzmy, może wirtualnie tak, natomiast no są te zbiorowości, chodzicie gdzieś. Powiedzmy, że tak biblijnie patrząc teraz, nie, że jest jakieś zgromadzenie w danym mieście, w danej lokalności. I macie jakiegoś starszego. I on, powinniście mu ufać, że on powinien strzec, że on powinien sam zwrócić, to nie Robert Robciu na internecie jakiś tam, już będzie nazywany hunter, łowca talentów niespełnionych, kaznodziei i tak dalej, nie? Łowca, no. Nie, dlaczego nie ma tam u was? Czekajcie, jest tam ktoś was ostrzega? Gdzie słyszeliście? Dajcie mi namiary, nakazanie, że ktoś was z ambony padło nazwisko takie czy siakie. Proszę, słucham, wyślijcie mi. Czyli jaka jest funkcja starszego, jeśli jest napisane o paście, nie z przymusu, nie z chęci brudnego zysku? Paście? Czyli może są ludzie, którzy doglądają. Może powinni być jacyś ludzie, którzy nie tworzą sektę, ale ewidentne błędy wyłapują.
tak pospolite, podwójna mowa obłudna, podwójne lico sprzeczne twierdzenia? Rozumiecie? Nie chodzi tu o mnie. Ale zastanawiam się głośno, A tam u was to co? No to, aha, to, że ja nie jestem jedyny. Podeślijcie mi proszę 5 i 10 innych. Bo każdy tu poszczególny jeden szaraczek jakiś szeregowy może się napisać, tak? Ale podeślijcie mi tego pastora, kaznodzieja, który gdzieś tam coś powiedział, tak uprzedził, nie? Ale wy słuchacie, bo każdy może, bo kogo to obchodzi, co wy tam słuchacie, nie? Każdy sobie wraca do domu i klika co chce, nie? A dlaczego Zaka nie ma na uczniu Jezusa i dlaczego ja tam nie tłumaczę? Przynajmniej tam sobie jest, co jest, to jest. No wybaczcie, nie ściągnę, to nie mój serwer, nie mój kanał. Bo ja się nie zgadzam na takie towarzystwo. Nie może być na jednym kanale, który jest kanał, to jest kanał, kanał. Kanał, ktoś jest odpowiedzialny za ten kanał. Nie można szerzyć takiej nauki i takiej nauki. Nie można. To nie jest gazeta do koloru do wyboru albo jakiś internet. Albo jesteśmy odpowiedzialni za nasze kanały, każdy kto je robi i jest wierny i bierze odpowiedzialność za to. Chcesz Branhama szerzyć, szerzysz Branhama. Chcesz szerzyć Katrin Kirk, Krik, to sobie ją szerzysz. Chcesz Dana Mollera, to go szerzysz, jesteś odpowiedzialny za to. Ja jestem odpowiedzialny za szerzenie za Kapunena. Przepraszam, ale chciałem coś skomentować, a tu trochę o sobie mówię. Później są ataki. Ten kawałek, który w tej chwili robię, jest personalną oceną. Ten kawałek jest personalną oceną. Dopraszaliście się niektórzy tego, kiedy ja skrytykowałem, jak ocena pomidora zgniłego od zdrowego, skrytykowałem pewne nauczania i kiedyś później jeszcze się zajmę kwestia przez przekleństwa pokoleniowego. Nie mam jakiegoś tam frajdy w tym wszystkim, ale jest po prostu wieczór, jest godzina, jest 5 minut, 10 minut, coś nagrywam. Czuję prowadzenie, ja po prostu swobodnie się w tym czuję, naprawdę swobodnie. Nie mam jakiejś pasji żywotnej, która mnie zżera i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja to robię dalej z miłości i z troski. Natomiast odzywają się pewne głosy kochanych ludzi, gdzie jakby zdawać się mogło, że chyba przyjęli złą, inną naukę, innego ducha, obawiam się. Inną miłość. Inną miłość. Liberalną. Bo to jest źle pojmowane. Jeśli jest napisane, że miłość wszystkiemu wierzy, wszystko zakrywa. Czy Bóg wszystko zakryje w dniu sądu? Na czym polegałby w takim razie sąd? Jeśli Bóg wszystko zakryje... bo ja ten... Wiecie co? To właściwie piekła nie ma. Bo Bóg wszystko zakryje. No. Gdzie jest granica rozsądku i absurdu? Gdzie to się kończy? Ja się głośno zastanawiam. Ja teraz gdzieś siostrze się nagrałem. Gdzie jest ta granica? Ja nie wiem. Po prostu jak idziesz polem, gdzieś tam zarosło, nie wiem. Gdzie jest ta granica? Szukamy czasami słupków takich granicznych z krzyżykiem. Odnajdujemy. Albo szukamy tego geodetę, żeby nam wytyczył granicę, nie? Gdzie jest ta granica? Gdzie leży ta granica? Gdzie się rozsądek kończy, a gdzie się zaczyna? Dobra, teraz dlaczego napominam, że to jest personalne? Dlatego, że teraz to będzie dotyczyło już nie nauki, ale słów pewnego człowieka, który wypowiada o sobie, o swoich czynach, o swoich motywacjach, o swoim postępowaniu. To już nie jest kwestia analizowania w tej chwili jego nauczania, tylko osoby, nachylam się nad osobą, która głosi pewne rzeczy i której wysłuchacie. Jest to wycinek z kazania na uczniu Jezusa, pierwsze kazanie zapuszczone skądinąd, nomen omen, pierwsze kazanie, które inauguruje powiedzmy serię jego nauczania tam zapuszczoną, czy tam powiedzmy no jakieś playlistę, nie? I w tymże pierwszym kazaniu, nie pytajcie się mnie jak, ja po prostu sobie, wiecie, milion rzeczy nie oglądam, ale coś tam YouTube mnie zapodaje, algorytmy, więc jeszcze gdzieś tam kończę, coś zapuszczam i sobie myślę, czemu ja to robię wbrew sobie. Dzisiaj pojechałem, zastanawiałem się, dlaczego pewne rzeczy nie wiemy czasami, co robimy. Pojechałem na rowerze, spotkałem człowieka, który ma myśli o samobójstwie, nie? Dlaczego nie pojechałem samochodem z żoną, a dlaczego pojechałem rowerem?
Wierzcie mi, że do dzisiaj nie wiem, ale jestem wdzięczny, że pojechałem na tym rowerze. Czasami coś robimy i nie wiemy dlaczego. Ludzie się mają źle. Ludzie się mają źle. No nic. Odbiłem troszeczkę. Więc mamy tak, że czasami coś robimy. Nie mam jakiejś żywotnej pasji, tak mi się wydaje, przynajmniej jakoś badając serce moje, że mam inne rzeczy, jak sami widzicie, że potrafię nagrać coś o Jana, o innych rzeczach, żyję innymi rzeczami. Spokojnie. Mam swoje lata. Natomiast, ale dalej się pilnuję i dzięki za troskę braciom, siostrom, którzy dzwonią, piszą. Natomiast, czy coś mnie tam nie wkręca, czy coś, czy czyste serce i tak dalej. Dalej robię to z troski i wierzę, że z czystym sercem, natomiast pewne rzeczy padają. Są pewne fakty, z którymi chcę was zaznajomić. Zaznajomiłem was w ostatnim nagraniu, puszczając bite 5 minut czy 8 kazania bez mojego komentarza, bez żadnych insynuacji. Tam coś może we wpisie, natomiast naprawdę nie wiem, jak trzeba być wpartym, żeby pewnych rzeczy nie zauważać. Dobra, przechodzę do mojego komentarza, bo to już jest która? 14 minuta, jeszcze nic nie powiedziałem. Tak o. Na początku, dlaczego poszerzyłem troszeczkę nie tylko jego egzamin tego człowieka, dlaczego poszerzyłem dalej? Całe kazanie jest dostępne chyba jako pierwsze na Uczniu Jezusa i tam sobie możecie się zaznajomić, formowanie, coś tam człowieka z gliny, nie wiem, czegoś tam. I dlaczego poszerzyłem? Dlatego, że padają słowa, które wybrzmiewają, to są pewne ciężary, które ten człowiek nosi w sercu, swoje, jego własne ciężary. I raz tak, raz siak, ten mieszanka tych nauczań. I tam on mówi o Moabitach i pada słowo, czy może być pokolenie inne od ojców. Czyli sam sobie strzela w kolano, jest napisane do Tymoteusza, żeby unikać sprzecznych twierdzeń. Ten człowiek sam raz skacze tak, raz tak, gada, ma sprzeczne twierdzenia. Czyli na potrzeby tylko kazania to wszystko papla, jakiś, co mu ślina na język przyniesie. Jak trzeba, to można być innym, czyli odejść od rodziców i być innym. Potem mówi, że z Noego on pochodzi, a potem, że Noe jemu nic za dobrego nie przekazał. Ręce opadują, nie ma żadnej konsystencji ani spójności w tym, co mówi, ani nawet przykładając do przekleństwa pokoleniowego. Więc sami widzicie sprzeczne twierdzenia, dlatego o ten kawałeczek poszerzyłem. Natomiast teraz chciałbym się skupić dalej na jego świadectwie. Pada słowo, że chciałbym wam podać przykład. Słowo przykład, tak jak dałem w opisie tamtego filmu, mówi o wskazywaniu pewnych wzorców, już przeczytam, zgodnie z definicją słownikową. Definicja. Osoba będąca lub mogąca. Przykład. Słowa przykład. Kim jest przykład? Co to jest przykład? Osoba będąca lub mogąca być wzorem do naśladowania. Czyli powiedział, podam wam przykład. Fakt, postępek godny naśladowania. Czyli fakt, postępek godny do naśladowania. 3. Fakt mogący służyć za ilustrację, dowód, poparcie czegoś, jakiegoś twierdzenia. Czyli teraz tak, mamy takie coś, że i podwójna mowa, tak jak jedna siostra wykład cały wysłała, jest oparta na tym, że jest to mowa zabezpieczenia, czyli mówisz wersję A i wersję B. I zawsze słuchacz może wybrać albo wersję A, albo wersję B. Ten, kto będzie chciał bronić tego człowieka, będzie mówił zawsze, ale popatrzcie, on powiedział, że nie naśladujcie mnie jednak studenci, uczniowie, tak? Nie naśladujcie mnie. Czyli podaje siebie jako przykład, ale potem mówi, że nie. To jest wstęp. To jest znamienne, tak samo jak pewien jezuita z Polski tą samą metodę stosuje. Tam już nawet więcej, bo są 3-4 warianty do koloru do wyboru, więc sieczka jest totalna, nie ma głównej linii, nie ma określenia się w nauczaniu apostolskim. Jest wszystko i nic. Tutaj jest podobnie, mam cię do wyboru, że podaję wam przykład, bo to jest on, za chwilkę wybrzmi on będzie tym świadectwem, po czym dodaję, ale nie naśladujcie mnie. Nie wiadomo, w czym mamy nie naśladować teraz tego człowieka, w jego wierze, którą zakończy?
W jego niesprawiedliwym, jak to było, zgapianiu od koleżanki na egzaminie, prawda? Czy w czym mamy go nie naśladować? Czy w tym, że odrzucamy rozum, a idziemy ślepą wiarą bez rozumu, nie? Więc w czym mamy go nie naśladować, studenci? Rozumiecie? I teraz tak, za chwilkę pada, że udaje się ileś lat temu, teraz niedawno gdzieś tam w tym Budapeszcie robi tą szkołę teologiczną, czyli jest to człowiek systemowy, który po to, żeby dalej głosić, musi mieć jakiś papierek. Jasno i dobitnie określa, wybrzmiewa to z tych wszystkich 8 minut, dlatego nic jednym ciągiem zapuściłem bez żadnego wycinania. Jasno wybrzmiewa, że... że niechętnie to robi, że mówi do Boga, jakkolwiek uznaje to za szczerość, że on nie chce tracić czasu. Czyli w domyśle mamy odbiór taki, że on poszedł tam z własnej woli i narzeka do Boga, że on traci czas. Rozumiecie? Czyli nie ma tutaj prowadzenia Boga i Ducha Świętego, bo tam, gdzie Bóg daje, Ducha Świętego jest prowadzenie, jest zaopatrzenie, jest cierpliwość, bo miłość jest cierpliwa. Rozumiecie? Czyli jeśli Pan daje chcenie, Pan daje też wykonanie, ale też zaopatrzenie. Czyli wynika z tego, oczywiście, że to jest, ja analizuję tu no, po prostu z innej półki, powiedzmy, z innego poziomu. No, ja rozumiem, że prości ludzie siedzą, słuchają, a niektórzy nawet cenią go za tą prostotę. No, nie wiem, gdzie jest granica między głupotą a prostotą, no, natomiast no, tutaj analizujmy na razie póki co spokojnie to, co powiedział. Tak? Czyli jak ja to rozumiem, tak samo jak tam są wpisy, powiedziałem, pozwoliłem, żebyście się wpisywali, jeszcze poczekam parę dni być może. I teraz tak, co ja z tego rozumiem? Że nie jest prowadzony Duchem Świętym, który zdaje zaopatrzenie, poszedł zrobić papierek na poparcie swoich tylko planów ambicjonalnych i funkcjonowania w świecie chrześcijańskim, no bo to trzeba zrobić szkołę biblijną, prawda? Nie bardzo rozumiem, co robi niewiasta w szkole biblijnej, która, gdzie nie powinniśmy być nauczycielami, no ale okej, w Budapeszcie widocznie w szkołach biblijnych są takie też przyjmowane. Widzimy tutaj podejście, jego marudzenie, że nie jest przygotowany i jest znudzony księgami, i podejrzewa, że ludzie, którzy pisali te księgi, sami ich nie rozumieją, co jest chyba absurdem, żeby mieć siwe włosy i nie dojść do wniosku, że może on czegoś nie rozumie. Bo jak może ktoś pisać książkę, której sam nie rozumie? Nie sądzę, żeby były takie książki, bracia i siostry. Nie sądzę. Każdy teolog, czy może się mylić, ale jest, czy może być święcie przekonany, ale on rozumie, co on pisze. Napisać książkę to nie jest mała rzecz. To nie jest mała rzecz. Więc jak można w tak nonszalancki sposób, jako uczeń studium teologicznego, mówić i podejrzewać ludzi, którzy tam wykładają, którzy napisali te książki, jeszcze mówić, że tam wykładają, tam napisali te książki, grube, o takie grube, ja mi się czytać nie chcę, ja cienkie przeczytam, tych grubych nie. Że jak ja mam tam to zdawać? I teraz on, bidny, on się zdaje na Pana, ale w czym się zdaje na Pana? W czym się zdaje na Pana? W sprawiedliwości, w sprawiedliwym wymiarze, gdzie on się zdaje na Pana? Że jest korespondencja świata duchowego i on Panu służy versus świat? Czy on poszedł do szkoły teologicznej, by służyć Panu? Czekajcie, bo czegoś tutaj nie rozumiem. Jest szkoła teologiczna, on jako wierzący, bo nie poszedł tam jako niewierzący, chyba że się nawrócił rok temu, to mnie wyprostujcie. Idzie jako wierzący do szkoły teologicznej, staje do kolejki, wyprzedza innych, chwali się jako brzepyszałek, że on teraz może pierwszy pójdzie, bo wszyscy trzepią portkami, bo to nie jest oparte na sprawiedliwości, tylko to jest sztuczna wiedza. Czyli zakuwają banialuki różne po tym, żeby zdać egzamin, po to, żeby być jakimiś kaznodziejami. Gdzie to nie jest wyryte w ich sercach, że o 3 nad ranem obudzicie mnie i powiem, że Jezus jest Bogiem. Powiem to o każdej porze dnia i nocy. I wytłumaczę się z nadziei mojej. Podczas gdy oni potrzebują iść do szkoły teologicznej. I teraz idąc dalej. Jest egzamin. On podchodzi do egzaminu, wychodzi i mówi, że łaskawie i tak o, jak relacjonuje przywitanie. Oczywiście musi nadmienić, bo nie byłby tym człowiekiem, o którym mówię, prawda? Gdyby coś o sobie jednej rzeczy nie powiedział, a przynajmniej 5, 8, 10 w chełpliwości swojej. Mówi, że przywitał go wykładowca. O!
Barkoci, tyle o tobie słyszałem. Czyli rozumiem, że już ma tam 50-60 lat, idzie sobie zrobić papiera, prawda? On już jest znany w świecie chrześcijańskim, ale idzie doedukować się, żeby sobie papierek zrobić. No już nie będę komentował podejścia czy attitude tego całego tego szkolnictwa tamtego, tego systemowego, prawda? No ale musiał nadmienić, że on jest tym, o którym go ktoś tam słyszał, prawda? On jest tym, potem mówi, że z kim on się nie modli przez telefon i komu on nie usługuje, nie? Że on jest tym namaszczonym naczyniem. Tam później jest w tym, ja tego nie podałem, ale to jest tam gdzieś w tym jego opowiadaniu. Nawet nie będę komentował całości, bo to szkoda waszych uszu. Ale teraz wracam tylko do tego kawałka, do tego egzaminu. Czyli wierzący bracia i siostry słuchają kaznodziei, który oszukiwał na egzaminie, dostał łaskawie, niesprawiedliwie, czyli że ma się w 5 minut, czyli nauczyciel jego, są miesiące grube na przygotowanie się, na zgłębienie tematu, że to powinno być w nim, czyli jest egzamin z tego, nie macie pojęcia, ja teraz w chwytliwości swojej powiem coś. Nie zliczę ilu dzieciom, młodzieży zachęcałem, nawet nie zliczę ilu, nie mam pojęcia, ilu ludziom, ilu dzieciom, moim obcym, braciom, braci siostr, mówiłem zawsze, tak jak Zach Punen, jeśli, że jemu nie zależy na fałszywej piątce, ale na prawdziwej dwójce, trójce. Czyli masz być w tym prawdziwy. Zawodówka to nie jest grzech. To jest zawód. Żyjemy dla Pana, wykonywać jakiś zawód. Ale jeśli będziemy uczyć nasze dzieci, a on tego uczy w kazaniu, o ściąganiu i o niesprawiedliwej szkole biblijnej, że daje mu 5 minut, żeby się przygotował, nauczyciel, wykładowca teologii, zamiast dać jedynkę tą naszą polską, daje mu fory 5 minut, czyli on ma w 5 minut się przygotować? O czym my mówimy? O jakim poziomie edukacji i sprawiedliwości w szkole biblijnej? Dobrze, on wychodzi, mówi o koleżance, która miała, o ja miałem ten temat, się przygotowałem. On tego mówi, jemu to wysypał, wyłożył mu to wszystko. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli tamten niesprawiedliwy nauczyciel ocenia go po 5 minutach ściągania, daje mu glejt, że skończył szkołę teologiczną i po takiej szkole teologicznej wy takiego człowieka słuchacie. Jaka szkoła, taki egzamin. Jaki egzamin, taki nauczyciel. Nie chciałbym być leczony przez kardiologa, który zdał na dwójce. Przepraszam za psa, ale sapie mi tutaj. Zdyszany, bo wyganiały go dzieci i jest upał i to jest pies, który wiecznie by się bawił. On może zdechnąć, bawiąc się. Przepraszam, jeśli go słyszycie. No dobra. I teraz, kochani moi, no to taka odskocznia, moja piesa zdyszana. Kochani, wracając do tego nieszczęsnego nauczyciela. To są argumenty ad personam. Ja mówię o tym człowieku teraz. I teraz abstrahując o tamtych, o Nikolaitach, abstrahując o Moabitach i tak dalej. Ja tylko teraz mówię o tym, kogo słuchacie. O człowieku, który chełpi się... Aha, jeszcze jak tam kończy, bo muszę ja już kończyć zaraz. Bakusiu, no idź, no sapiesz mi tutaj. I jak on kończy? Mówi tak, że jako wzór siebie podaje, czyli, ale potem dalej zamyka, że nie bierzcie ze mnie. Dlatego powiedziałem, że nie bierzcie ze mnie przykład. Czyli ma być tym przykładem, czy nie ma być przykładem? W czym ma być przykładem, a w czym nie ma być przykładem? Rozumiecie? To jest mowa trawa. Tutaj ładu nikt nie dojdzie. Było miło, było fajnie, pośmialimy się. Rozumiecie? Natomiast taką sieczką są karmieni wierzący, gdzie jest zapodawany brud ukryty. Niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, tego rodzaju egzaminy, chełpienie się i on jeszcze nawołuje do Boga, który pomaga, że to jest wiara ponad rozum, czyli można być głupim. Zdawajcie, koledzy, bracia, siostry, młodzi, egzaminy, oszukując i zafałszowując, 5 minut na egzaminie przed, uczcie się, tak? Ale Bóg jest wierny i niesprawiedliwy, dlatego że będzie pomagał oszustom i kłamcom.
którzy nie mają tej wiedzy w sobie, nie mają jej na stałe, tylko była krótka pamięć, gdzie sobie przypomnieli. Rozumiecie teraz, jakiego Boga on promuje? Dlatego w ten sposób powstają inne Jezusy, inni bogowie. Chcę, żebyście zrozumieli tą mechanikę. On mówi o innym Jezusie. To nie jest mój Jezus. Mój Jezus by się nauczył na egzamin. Mój Jezus by miał jedynkę. Mój Jezus by podszedł 5 razy. Rozumiecie? Mój Jezus. Z Biblii. Nie byłby niesprawiedliwy. Nie byłby niesprawiedliwy. Nie oszukiwałby na egzaminie. Nie zgapiałby od koleżanki. Powiedziałby szczerze, pamięć mnie zawodzi, bracie, i z tego tytułu, z tego tematu się nie przygotowałem. To o czym my mówimy? O jakich standardach? O jakich standardach my mówimy? I to jest czarno na białe. Mam to na komputerze zgrane. Te filmy nie znikną prawdopodobnie z tych różnych kanałów. Te słowa padły, on zda za to sprawę. Podsyłacie mi niektórzy, że gdzieś tam on się kają, on przepraszał. Ja będę czekał za to, jak się... To jest nagrane. To jest we wszechświecie. W księgach żywota to jest zapisane, co on zrobił. Czy z tego się pokajał? Czy to wyznał? Czy tylko rzucił lekko, że nie bierzcie przykładu. Z czego nie bierzcie przykładu? To jest wykładowca, który wskazuje na grzech. Gdzieś tu jest ukryty grzech. Szukajcie. Znajdźcie 5 różniących punktów. To jest wykładowca? To on wam przybliża tym, którzy nie są świadomi? Czy zaciemnia? Nawet nie będę za każde słowo już tam łapał, bo to jest wybrzmiało. I teraz on podaje Abrahama, że który odrzucał rozum, bo odrzucił rozum, bo poszedł za wiarą, że ten... Nie. On miał doświadczenie Boga i zdał się rozumem, bo wiedział, że ten, który stworzył wszystko, ma moc przywrócić jakby ku życiu. Zdaje się, że ten człowiek nie czyta Biblii, bo jest tego wykładnia już w Hebrajczykach, gdzie jest napisane, że przez wiarę przyjął, że ten, który daje życie, ma moc również je przywrócić z powrotem. Czyli miał świadomość źródła Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. I nie odrzucał rozumu, bo tym rozumem zaakceptował. Natomiast przeciwstawianie rozumu wierze jest głupotą. Dlatego, że ja nic innego nie robię, niż wkładam wam do rozumu, uruchamiając wiarę, budując wiarę i logicznie wskazując na czytanie z kontekstem, z rozumem, a Pan będzie objawiał, jeśli będziemy mieli pokorne serce otwarte na Boga. Więc nie odrzucamy rozumu. Niemądrym jest głoszenie takiego czegoś i lekko rzucił, że tak, mamy rozum, ale wiecie, wiara większa i coś tam, coś tam. Mam nadzieję, że wy macie rozum, wielu z was słuchało tego uważnie, sami odcedzacie kłamstwo od prawdy, widzicie niesprawiedliwość, bo Duch Święty objawia o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Więc to było karygodne i Bóg chyba z łaski dał mi odnaleźć ten kawałek, a nie szukałem go. A nie szukałem go. Nie szukałem. Więc nie wiem, kiedy ja to skończę, bo miałem jeszcze robić i nie będę tutaj nadmieniał jego imienia, dlatego nie wstawiam do tytułu żadnego imienia. Nawet teraz w nagraniu nie padło to nazwisko. Bo mnie nie interesuje jako takie propagowanie, czy potem żeby zarzuty. Nachylamy się nad ludźmi, to jest symbolicznie. Tacy ludzie. Później inny kaznodzieja prosi drugiego brata, żeby rachunek zawyżył albo zaniżył, czy zaniżył, zawyżył, bo tam koszty, bo waty. Kaznodzieja z internetu prosi o zawyżenie rachunku na wacie. I to się dzieje. Drugi na egzaminie i jeszcze teologicznym. Teologicznym. To już gorzej być nie mogło, bo jeszcze gdybym ja powiedział, że wiecie, ściągałem w podstawówce, jak byłem niewierzący, to jest coś innego. To jest coś innego. Tu ja nie widzę ani krzty kajania się. Ani krzty wykazania, że to był grzech. Tylko wniosek pada na koniec taki, że warto Bogu zaufać, bo gdziekolwiek będziecie robili i cokolwiek będziecie robili bezrozumnie, to Bóg wam będzie sprzyjał. Czyli możecie, Bóg podeśle wam do ściągnięcia koleżankę, żebyście ściągnęli i oszukali nauczyciela. A potem się dziwicie, że nagrywam odezwę, że proszę bracie, siostro, nie nagrywaj mi się, nie dzwoń, proszę cię, nie dzwoń.
O innym zachęciłem brata jednego. Daj mi jakiś werset, zadzwoń, choć poradujemy się jakimś wersetem. Pomodlimy się. Zostawmy tego Barkociego. Zostawmy tego człowieka. Nie chcę o nim rozmawiać w prywatnych rozmowach. Szczególnie z tymi, którzy go chołubią. A spróbuj się poćwiczyć, że z bratem Robertem. Podziel się, co dzisiaj rano przeczytałeś. Zostaw go. Każdy kogoś tam lubi. Ja lubię tam Zakapunena, okej, nie? Zostaw go, ale zadzwoń do mnie o czymś innym, nie? A nie mów mi, jaki to nie jest święty, jak go poznać nie trzeba. Dziękuję bardzo, ja mam swój mózg, bracie i siostro. Nie chcę poznawać takiego człowieka. Chyba, że mu Ewangelię powiem. Powiem, człowieku, kajaj się w popiele. Może ręki nawet mu nie podam. Od razu, zanim rękę podam, to warunek postawię. Czekaj, przepraszam, zanim rękę ci podam, jeszcze go zatytułuję bracie w ogóle, bracie. Co to tam oznaczało? Czy rozumiesz, że to jest grzech? Jeśli mi od razu powie, że to jest grzech, że przeprasza, przy mnie się pomodli, to wtedy mu rękę podam. Rozumiecie? A nie, bo ktoś dobrotliwie chce nas pojednać i spotkać, że musisz go poznać, ale gdybyś ty go znał... No ale przecież tam jest twarz nagrana, przecież to jest jego głos, chyba ścieżki dźwiękowej nikt nie zafałszował. Przecież on to rozpropagowywane, kilka tysięcy ludzi to obejrzało. Znam go. Aha. Bracia i siostry. Pobudka. Mam nadzieję, że ci, którzy świadomi są, to są. To nie trzeba, to było oczywiste. Tam już są wpisy. Poczekam jeszcze na parę innych. Specjalnie tak teraz na świeżo się nagrywam, żeby nie było tak, że nagrywam się po was, że ktoś mi oczy otwiera. Nie. Mamy mózgi, mamy rozsądki. Nie dopisujcie tam to, czego nie powiedział, tylko komentujmy zawsze to, co powiedział, bo to tak nie działa, żeby zawsze dopowiadać i tłumaczyć kogoś, bo tam jest widownia, są ludzie, słuchają, a no, ja nikomu wzrostu nie przydam. Bóg daje wzrost, mądrości ja nikomu też nie przydam, ja tylko pewne rzeczy zaznaczam. Może ktoś nie zauważył, po prostu. To jest kwestia takiego zwrócenia uwagi. No, zauważ tu, ojejku, nie zauważyłem. Nie, tylko tyle. Kto ma oczy do oglądania, będzie widział, kto ma uszy do słuchania, będzie słyszał. Ja nie daję słuchu, ja nie daję oczu, ja nie daję wzrostu, ja nie przydaję życia. Ja tylko jestem bratem, który wskazuje na pewne rzeczy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.